Że to jest mój kolega Kacper. Siema. Witamy was w 98 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Okej. W dzisiejszym odcinku co sobie zrobimy? Zapowiadałem w poprzednim, że pewnie ajajaj, żebym tylko nie uderzył. Że chyba będzie sekwencja główna. Drewno mamy 3 sztuki. Okej, wejdźmy sobie na mapę. Sprawdźmy. Czyli tutaj chyba mamy wszystko zrobione. Tu mamy ocal piratów, ale to nie ma sensu tam po prostu płynąć. Czyli mamy cały ten obszar zrobiony, więc zabieramy się za misję główną. Ma jezona w Kingston. W Kingston mamy wszystko pozbierane, więc. Więc jest okej. Sukcesy już flot też były wcześniej pokazane, ponieważ po załączeniu gry od razu wyskoczyły, więc jakieś pieniądze znowu wpadną. Okej, gdzie my mamy misję? Aha, tutaj mamy wszystko. Mamy tutaj ją. Już nie gubernator, okej. To jest misja główna. Idziemy sobie do niej pomału. Bardzo mnie ciekawi, jak to się dalej potoczy. Okej. Sekwencja 12. Jakiegoś asasyna tu widzimy. No dobra, rozpocznijmy misję. Captain Janeway. You have something for me. The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about from what I hear. You'll need a disguise to fool the powerheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye, the ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane. Bristol. Okej, czyli co mam zrobić? Szukać włoskiego dyplomatę. Jak było widać na filmiku, Kenway przekazał list do Caroline. Nie wiem jaki. Okej. Dobra. L3, aby użyć wzroku orła. Wejdźmy może sobie na dach, będzie łatwiej. Okej, jest. Mamy go śledzić teraz. No. Z tego co też zauważyliście, ten asasyn nam pokazał, gdzie się znajduje Woods Rogers. Kurwa, amunicji nie mamy. To jest najgorsze. A może się czasami przydać? Wejdźmy sobie może na dach. Mamy go zabić?
Okej, okay. No to zabieramy się. Niski poziom naładowania, nie w tej chwili. Wykryto cię? No to jak inaczej? To mnie trochę zdziwiło, ale nic, dobra, zatrzymamy sobie, zmienię sobie tylko pada, przynieś tam tego drugiego pada. Dostosuj dźwięk, wyłącz urządzenie i kabel. Daj szybko, szybko, daj tu. Dobra, tego sobie podłączę i daję tamtego pada, połóż go na razie na stole. Już podłączam. Okej, okay. Ten jest podłączony. Kurwa mać, ten kabel jest taki długi, że nie ma gdzie go nawet wsadzić. Okej, okay. Dobra. Załączamy. Okej, okay. I jedziemy dalej. Czyli, Boże, trzeba śledzić go od nowa. Chodź, to się ma na pamięć. Chodź, to nas na pamięć, gdzie idzie. No. Dobra. Okej. Okay. Czyli najwidoczniej mamy go dyskretnie załatwić. There is no beauty to this city. No expression of joy, no aesthetic plan. Najlepiej chyba szałką berserkera, to sami go zabiją. Przynajmniej tak mi się zdaje. Skoczmy tam w takim układzie. Teraz tutaj. Złapie się, złapie. Teraz tam. Okej, teraz tam. Teraz tu. Teraz tam. Jest tam. Dobrze, że jest taka opcja, że przez ściany widać. Okej, wychodzimy tu i teraz go załatwimy szałką berserkera. No nie możemy z niczego korzystać. Musimy A dlatego nie ma amunicji. Czyli musimy go jakoś po cichu załatwić. Czyli tam jest tu ksiana, może dlatego. Musimy go dyskretnie załatwić. O, fuck. Ale bym się wpakował teraz. A na razie go jeszcze mamy śledzić. Więc dziwne, no tam było zabójstwo. A teraz go mamy z powrotem śledzić. Teraz mamy go zabić. Ale jak? A może by tak na dach wyjść? Z powietrza. O, fuck, jest tu koleś. Tamto mało tak coś być. No, teraz jest okej. Aha, tylko po to, żeby strój dostać. Okej. Udaj się na przyjęcie. Okej, czyli mamy... Dzięki przebraniu Edward może pojawić się na przyjęciu. Aha. Forgive the lateness of my arrival. I am Ruggiero Ferraro. Aha, podaje się za tamtego gościa, a tu tyle temporariuszy masa, naprawdę. Rogers rozpozna Edwarda. Zabij Rogersa, nie dając się wykryć. Aha. Tylko jak to zrobić? Może by się tak wtopić w tłum? The fucker.
zabił Udesa Rogersa. Wejdź pomiędzy dwóch cywilów, aby się wtopić między autochtonów. Odwraca się za... Aha, tutaj. Dobra, zabić go raz, dwa. Może się uda. No wykryto cię, no naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Mamy zaczekać jeszcze. Przynajmniej tak mi się zdaje. Z ławki. Najwidoczniej z ławki go mamy zabić, ale jak? It is, I am proud to say. Torres was a governor too, and like me, a po prostu by go wyprzedzić. Tutaj, na tej ławce? A to nie jest ławka, kurwa, jakieś skrzynki. Zachodzi na te murki. Nie, nie, nie. Aha, to jest po prostu cel dodatkowy, żeby go zabić z ławki. A jak go zabijemy, to chyba nasza sprawa. Jak my to mamy zrobić? Sprawdźmy jeszcze cel dodatkowy. Tak, z ławki. Idzie gdzieś dalej, właśnie. Okej, teraz tego jeszcze załatwi. Tak, po cichu. Tak? Tak jest, okej, pięknie. How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You who have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy, blackmail, and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. There's no man on earth who needs that power. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Here at the edge of a blade, I find a friend in you at last. Principe. You mad bastard. Our best sources say Principe. Aha, czyli wygląda na to, że Rogers zdradził nam kryjówkę. Kurwa, macie jeszcze bitwa tutaj będzie. No chodźcie jak chcecie. Aha, z powietrzem walczy, okej. Okej, dotrzyj do kantoru asasynów. Okej. Gdzieś w Principe najprawdopodobniej ukrywa się Roberts. Więc pewnie tam też się udamy, tylko na razie mamy dotrzeć do kantoru asasynów. I pewnie to będzie koniec misji. No i pewnie już będziemy powoli kończyć te główne sekwencje, ponieważ 75% mamy tych głównych sekwencji. No dobra, ale najpierw film. Where now?
Grab your kit and pack well. We're sailing for Africa. Okej, mam misję ukończoną, wspomnienie 01, już nie gubernator, cel opcjonalny, niestety nie udało się tego zaliczyć, zabij dyplomata atakując ze stogu siana i zabij Rogersa z ławki. Okej, mamy 80% wspomnienia, ocenimy na 5. No i kontynuujemy. Okej, 1000 reali za tą misję, mamy prawie 23 tysiące reali. No i co teraz, sprawdźmy, gdzie mamy teraz główną sekwencję. A będzie ona chyba, nie wiem, płyniemy gdzieś do Afryki, więc nie wiem, w które to miejsce. Gdzie to jest? O, ła, aż tutaj. Aha, czyli tu mamy taką miejscowość jak Principe właśnie i tu mamy misję główną, okej. Dobra, no to na razie sobie skończymy na ten odcinek. Pokażę wam tylko, jakim obszarem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ten mamy. Ten mamy, tak. Ten mamy. Więc teraz się zajmiemy tym oto obszarem. Tym. Tu, gdzie jest Tulum. To już będzie średni poziom. Będzie fort do przejęcia. No i to jest to miasto, gdzie znajduje się Tulum. Znaczy ten okręg. No i to sobie zrobimy w następnym odcinku. Zaczniemy to sobie robić. A teraz przejdźmy sobie jeszcze do floty. Także musimy na kawkę wrócić. Możliwe, że się wyrobimy w pół godziny z tym odcinkiem, no ale zobaczymy. Zależy, ile będzie roboty przy flocie, tak? Okej, tu jest statek, ale... O, tu jest statek, można wrócić, nie będę pływał, bo mi się nie chce. Okej. No kurwa, nie przeskakuj, tylko wyjdź na niego i wróć na statek. Okej. Przejdźmy do kajuty. I odpalamy flotę Kenwaya. Okej, czyli mamy sukces 800 reali, trochę kasy znowu wpadnie. Sukces 600 reali. Sukces 700 reali, sukces 600 reali, sukces 900 reali, sukces 800 reali, sukces 300 reali, sukces 400 reali, sukces 200 reali, sukces 3000 reali, do tego drewniana figura świętego Adriana, element do zbierania. No i na razie tyle. Dobra, mapa morska. Mamy 1958 kamieni. Zatoka Meksykańska 2. Rozpoczynamy bitwę, ponieważ jest ryzykownie z kanonierką. Ten sobie poradzi, okej. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, na pewno wiecie, o co chodzi. Więc nie będę się znowu rozgadywał. Nie wiadomo jak. Zwycięstwo. Okej, mamy do tego dodatkową beczkę. Mamy bezpiecznie na tym terenie. Przejdźmy teraz do południowych kolonii brytyjskiej 4. Mamy ryzykownie, jedna bitwa z kanonierką. Ten sobie poradzi, nie dostaniemy ani jednego strzału, ponieważ wyrzucę beczkę. No i już po nich. I mamy zwycięstwo. Okej, mamy bezpiecznie na tym terenie. Wschodnie kolonie brytyjskie. Tutaj już mamy niebezpiecznie, więc... No, dwie bitwy, brygi i szkuner. 95%. 95% cały czas. 95% na liniowiec. Więc sobie weźmy na 95% i kogoś do pomocy. Okej, te dwa sobie poradzą. Czekamy, aż skończą. Okej.
czyli mamy zwycięstwo kolejne. Mamy ryzykownie, więc jeszcze jedna bitwa ze Schoonerem, więc rozpoczynamy. Okej. Mamy zwycięstwo. I bezpiecznie. Mamy wschodnią Kanadę, ryzykownie, więc jedna bitwa ze Schoonerem. Okej, zwycięstwo. Od razu. Trochę kamieni wpadnie. Mamy bezpiecznie. I kolejna Zatoka Biskajska. Jeden. Mamy ryzykownie, więc jedna bitwa. Schooner i kanonierka. 98%. 98. No to nie wiem, weźmy na 98 i jeszcze jakieś do pomocy. 98 i do pomocy jakiegoś, będzie 100%, więc sobie poradzę spokojnie. Okej. Zawsze atakuję ten statek, który ma więcej życia, to już mówiłem w poprzednich odcinkach. Okej, czyli mamy zwycięstwo. I mam dodatkową beczkę, mamy bezpiecznie. Ja was przeproszę na chwilę, zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem. Okej. Czyli zabieramy się teraz za Portugalię, trzymamy niebezpiecznie, zróbmy tak, żeby było... Kurwa mać, no nie no, znowu, no... Sorry, jeszcze na chwilę. Dobra, już jestem, przepraszam za te przerwy, ale nic na to nie poradzę. Dobra, tu mamy niebezpiecznie, mamy fregatę i bryk, więc sobie wybierzmy. Pewnie dwa statki trzeba będzie wybrać, bo wszędzie 1%. Niestety. Weźmy sobie jeszcze jakieś do pomocy. 97, jest 100%, okej. Mamy beczkę od razu. Wystrzelimy. No i dziwne, teraz bryg miał mniej życia i tak go zaatakowano, więc nie wiem, nie wiem już naprawdę na jakiej zasadzie to działa. Ale jebać to. Okej, zwycięstwo. Okej, mamy ryzykownie, jeszcze jedna bitwa na tym terenie. Dwa Schoonery. 98. Dobra, mamy 100%. Jakieś dziwne nazwy tych statków mamy, ale pewnie to są te same nazwy, co były wtedy, jak atakowaliśmy te statki. Okej, zwycięstwo, już mamy bezpiecznie na tym terenie. Okej. Afryka Północna 7. Mamy niebezpiecznie, będą dwie bitwy. O kurwa, dwa Schoonery i bryk. 1%. Pewnie też wszędzie będzie 1%. Tu było 2%. To weźmy sobie tego, co ma 2%. I kogoś do pomocy. 98. O, tu było 100%. Okej, rozpoczynamy bitwę. Kurwa, beczki. Czy moździerz? Nie wiem, co to naprawdę kurwa jest. Ale my takiego czegoś przynajmniej wyrzucić nie możemy wystrzelić, więc nie wiem. O kurwa, starana przyjebie.
weteran nie mamy nigdzie, w żadnym statku. Okej, zwycięstwo. Jeszcze jedna bitwa na tym terenie. Mamy dodatkowo beczkę. Ryzykownie najwięcej to tu chyba 4 rzeczy można zdobyć. Chyba, że jest jeszcze 5, nie wiem. Ale mamy już ryzykownie. Teraz jeszcze musimy na bezpiecznie. Szkuner i kanonierka. 98 najwięcej. Mało życia mają dlatego. 100%, okej. Wyszczelimy beczkę na początek. Okej, jeszcze teraz. A i szybciej mi przeładuję niestety. Ale co, to kanonierka dużo życia nie zabiera, więc... Kolejne zwycięstwo. Okej, już mamy bezpiecznie. Południowa Afryka 2 mamy ryzykownie, więc będzie jedna bitwa, dwie kanonierki. Okej, 100%. Okej, zwycięstwo. Już mamy bezpiecznie. No i jeszcze południowy Atlantyk 7 mamy niebezpiecznie. Będą dwie bitwy, dwa szkunery z czerwonymi żaglami. Okej, powinien sobie poradzić, jak jest 100%. Nasz jest większy, ale jednak szybciej od szkunera przeładowuje. I znowu coś wyrzucił. Już nam płonie sobie. I dymi się z niego. Ale ważne, czy jest zwycięstwo. Okej, mamy ryzykownie. Jeszcze jedna bitwa. Kanonierką 100%, więc sobie poradzi spokojnie. Okej, zwycięstwo. Mamy bezpiecznie. Okej. No to co, mamy gdzieś jeszcze południowe kolonie brytyjskie 4. Mamy ryzykownie jeszcze jedna bitwa z kanonierką. 100%, okej. Okej, mamy zwycięstwo. I teraz wystarczy statki powysyłać. Naprawić wszystkie i powysyłać na misję, żeby trochę hajsu wpadło w kolejnym odcinku. Okej, zacznijmy od Zatoki Meksykańskiej 2. Mam nadzieję, że wszystkie statki wróciły. To dopiero będzie dostępne, ale mamy dostępne Dyplomacja 1. 150 realów realnej nagrody. Naprawmy za 44 kamienie. Mamy 2333 kamienie. Teraz nam mniej zostało, ponieważ naprawiliśmy statek. Szanse powodzenia 100%, więc wysyłamy. Okej. Dobry uczynek. 100 reali nagrody. Naprawmy za 45 kamieni. Może uda się dog wykupić, choć wątpię. Szanse powodzenia 100%. Wysłany. Okej, to dopiero będzie dostępne. Południowe kolonie brytyjskie 4. Pierwszy interes. 50 reali nagrody. Trochę mało, ale...
36 kamieni, naprawa trochę mało, ale wysyłamy po kolei, więc szanse powodzenia 100%. Ok, statek wysłany. Jeszcze zarobimy, nie ma co się martwić. Żeglarze, 75 reali nagrody, naprawmy za 39 kamieni. Szkoda, że nie można za reale wykupić kamieni, właśnie to jest trochę lipne, ale... ale niech będzie. Dobra, to już wysłane. Amerykańskie sny, 100 reali nagrody. Naprawmy statek za 35 kamieni. Okej, wysłany. Nowy horyzont, 100 reali nagrody. Naprawmy statek za 36 kamieni. Szanse powodzenia 100%, wysłany. Okej. Wschodnie kolonie brytyjskie. To dopiero wszystko będzie dostępne za jakiś czas. Wschodnia Kanada. To dopiero będzie dostępne za jakiś czas. Zatoka Biskajska 1. Sojusz 1. Aha, to już jest wysłane. Głodni korsarze. Może w końcu to uda się wysłać. San Malo. Schronienie słynnych korsarzy, francuskich kaprów i innych piratów. Place są tu pełne głodnych mężczyzn dyskutujących o morzach, sztormach i zyskownych interesach. Sprzedaj San Malo 30 sztuk worków ryżu i 40 sztuk butelek wina. Okej, to już czytam trzeci raz, ponieważ zawsze wykrzyknik jest, ale jeszcze nie wysłaliśmy. Nagroda 3000 reali, więc jest trochę. Niestety ładowność się nie zgadza. Liniowiec będzie mógł... A, liniowiec jest wysłany, więc lipa. Niestety, to znowu nie wyślimy, ponieważ... nie wyślemy tego, ponieważ ładowność się nie zgadza, to dopiero będzie dostępne. Okej, Portugalia 3. Nowe faktorie, to już jest wysłane. Zostało 10 minut. Zamówienie dla starego. 2200 reali nagrody. Okej, naprawmy statek za 44 kamienie. No i pewnie doku nie wykupimy, coś mi się tak zdaje. Szanse powodzenia 100%, wysłany. Okej, przeklęta noc. 1900 reali nagrody. Naprawmy statek za 19 kamieni. Szanse powodzenia 100%, więc wysyłamy. W sam raz ładowność się zgadza. Okej, po pierwsze, nie szkodzić. 1700 reali nagrody. Naprawmy za 6 kamieni. No i szanse powodzenia 100%. Więc wyślijmy. Oby tylko naprawa statku nie kosztowała więcej niż 29 kamieni, bo wtedy nie wykupimy doku niestety. Dobra, Afryka Północna 7. Popularny przystanek, 1100 reali. Nagrody. Jest. Ok, wykupimy dok w dzisiejszym odcinku. 6 kamieni. Naprawa, wyślijmy ostatni statek, 100% powodzenia. Okej, a więc flota. O, już mamy sukces jeden, 50 reali. Więc już możemy coś wysłać znowu. Gdzie to skończyliśmy? Tutaj? Chyba tak. Tak jest. Strawa duchowa, 1200 reali nagrody. Naprawmy za 3 kamienie. I wyślijmy. Okej. No i flota, no i znowu sukces, kurwa. 75 reali, nagroda. To nic, jeszcze raz wyślijmy. Afryka Północna 5. Nie wiem, co te ostatnie znaczą, chyba że 5 misji mamy dostępnych, okej. Coś słodkiego. 1000 reali, nagrody. Naprawmy za 3 kamienie. No i wyślijmy. 100% powodzenia. Okej, teraz flota. Dodaj nowy dok. Potwierdź. Okej, jest pięknie. Teraz wystarczy statek, ale niestety statku nie mamy, musimy jakiś podpierdolić. A kolejny dok już 3000, wow. A ostatni już pewnie będzie kosztował 5000. Ale niestety. Okej, mapa morska, statki w rejsie. Mamy szczegóły. Okej, czyli opuszczamy flotę, patrzymy na stan konta i kończymy dzisiejszy odcinek. Wyjście. Wow. Ponad 30 tysięcy reali. A dokładnie 31 228. A więc jest pięknie. Jeśli nasz budżet przekroczy 50 tysięcy reali, to znowu mamy sukces. To wtedy sobie przejdziemy do ulepszania wszystkiego. Znowu sobie wykupimy wszystkiego ile się da. Więc no, tak jak mówiłem już, co będzie w następnym odcinku. Kolejny okręg, fort. A więc to by było na tyle na ten odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz.
Pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku i o stronie internetowej, linki podane w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Siema.